Have you ever felt? Are you listening? Zbliża się rozpoczęcie sezonu DTM. 30 kwietnia pierwszy dzień wyścigowy serii, w której chce się liczyć zespół AMG Mercedes Petronas. W ostatnim tygodniu kierowcy ścigający się Mercedesami mieli okazję sprawdzić, jak sprawują się ich pojazdy podczas 3 dni testowych na torze Estoril w Portugalii. Przypomnijmy, że 2 lata temu podczas testów Mercedesa obecny był Robert Kubica. Tym razem jeździli tylko zawodnicy zgłoszeni do sezonu 2015. Daniel Juncadella, Gary Puffett, Christian Vietoris, Robert Wickens, Lucas Auer, Maximilian Goetz, Paul Di Resta i Pascal Wehlein. Tych 8 kierowców podczas testów przejechało w sumie 459 okrążeń toru, na którym w przeszłości ścigała się Formuła 1. Mercedesy przejechały więc dystans ponad 4,5 tysiąca kilometrów. Najlepszym czasem popisał się lider zespołu Gary Puffett. Minuta 32 sekundy 640 tysięcznych. Zapytaliśmy Puffetta, który jest jednocześnie kierowcą testowym zespołu Formuły 1 McLarena, czego oczekuje po zbliżającym się sezonie, jakie są jego plany na sezon 2015. Wracam do serii po 10 latach przerwy. Wygranie tej serii, zdobycie tytułu mistrzowskiego wydaje się być nierealistyczne. Na pewno celujemy w to, by punktować w każdym wyścigu, by zawsze być w piątce, by jak najczęściej być na podium. Ale zarówno ja, jak i cały zespół jesteśmy ambitni. Będziemy walczyć o zwycięstwo, zarówno w poszczególnych wyścigach i w całej serii. Czego możemy dokonać w tym sezonie? Jeszcze nie jestem pewny. Puffett jest liderem zespołu i to na nim ma się skupiać zdobywanie punktów. Wracając do czasów, podczas testów drugi najlepszy miał Lucas Auer, minuta 32 sekundy 748 tysięcznych, a Paul Di Resta osiągnął czas minuta 33 202 tysięczne. Dla Lucasa Auera i Maximiliana Goetza to będzie pierwszy sezon w DTM. Auer, 20-latek, w ubiegłym sezonie ścigał się w FIA Formuła 3 European Championship. Goetz natomiast to 28-latek, który poprzedni sezon spędził ścigając się w Blank Pain Series. Przed zawodnikami Mercedesa jeszcze jedna seria testów, tym razem na torze Ochersleben, a pierwszy wyścig na torze Hockenheim już w weekend 30 kwietnia, 3 maja.